W tym filmie chciałbym, żebyśmy obliczyli, ile to jest 53 dodać 17. Chciałbym, żebyśmy zrobili to w trochę inny sposób niż zwykle, żebyśmy rozbili 53 na kawałki, na składniki, a potem przegrupowali trochę te liczby. Zobaczycie zaraz o co mi chodzi. 53 dodać 17 to tyle samo, co. 53 rozłóżmy sobie na dziesiątki i jedności. Zapiszmy 53 inaczej. Jako 50 dodać 3. To jest 53. Możemy dla jasności wziąć to wszystko w nawiasy. Tak wyglądają nawiasy okrągłe: nawias otwierający, nawias zamykający. Najczęściej takie nawiasy oznaczają, że należy wykonać to, co jest wewnątrz nawiasu najpierw. 53 to to samo, co 50 dodać 3. Ale ciągle jeszcze musimy dodać do tego 17. Dodać 17. Mógłbym dodać, tak jak wskazują na to nawiasy, najpierw to, co wewnątrz nawiasów, 50 dodać 3, a potem dodać 17, ale w ten sposób wrócilibyśmy do takiej postaci działania, jak tutaj. Możemy zrobić to inaczej. Możemy zapisać 50 dodać 3, dodać 17, a w nawiasy możemy wziąć 3 dodać 17. W tym zapisie najpierw dodajemy to, co w nawiasach, 50 dodać 3, a w tym zapisie najpierw dodajemy to, co mamy w tych nawiasach, czyli 3 dodać 17. Te dwa sposoby dodawania są równoważne, oznaczają to samo. Jest tak, bo dodawanie ma taką własność. Możemy dowolnie zmieniać kolejność dodawania liczb. Tutaj dodaję najpierw 50 dodać 3, tutaj dodaję najpierw 3 dodać 17. No to dodajmy i sprawdźmy, jaki będzie wynik. Równa się 50 zostawiamy bez zmian. Dodać, ile to jest 3 dodać 17. 3 dodać 7 to 10, zatem 3 dodać 17 równa się 20. 50 dodać 20. Ile to jest 50 dodać 20? To 5 dziesiątek i 2 dziesiątki. To razem 7 dziesiątek albo inaczej 70. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Zróbmy taki przykład, jaki często można spotkać na stronie Khan Academy. Uzupełnij puste pola, żeby obliczyć 41 dodać 9. I jeszcze raz to samo. Możemy rozpisać 41 na składniki. 41 to to samo, co 40 dodać, dodać ile? 41 to 40 dodać 1. Dodać 9 zostaje bez zmian. Tutaj było dodać 9 i tutaj ciągle bez zmiany jest to samo dodać 9. W następnej linijce zmieniamy tylko kolejność dodawania. Tutaj mamy w nawiasach 40 dodać 1, a dopiero potem dodajemy 9. To się równa, to jest to samo co 40 dodać 1, dodać 9, ale najpierw dodajemy 1, dodać 9, a dopiero potem dodajemy 40. 1 dodać 9. Ile to będzie? 1 dodać 9 równa się 10. W tej kratce mamy wynik tego, co w poprzedniej linijce było w nawiasach. 1 dodać 9 równa się 10. Ile to jest 40 dodać 10? 4 dziesiątki, dodać 1 dziesiątkę równa się 5 dziesiątek albo inaczej 50. No i policzone.